No, skoro ta historia jezuitów tak wspaniale się rozwijała, to jak to się stało, że w 1773 roku ten zakon został przez papieża, któremu tak wspaniale jezuici służyli, zlikwidowany, skasowany? Co doprowadziło do tego radykalnego kroku ze strony papiestwa? Tutaj ja nie dam żadnej odpowiedzi jednoznacznej, bo historycy się do dzisiaj sprzeczają, kłócą się ze sobą. Ja nie będę im odbierał chleba, pozostawię to jeszcze kwestią otwartą. W każdym razie dla zainteresowanych może ciekawa będzie lektura dokumentu, w którym to wszystko zostało opisane. Dokumentu, który został wydany przez papieża Klemensa XIV, który był franciszkaninem, nim został papieżem, i niektórzy mówią, że to była część rywalizacji między zakonami. Wspomniałem, że jezuici nie budzili tylko ciepłych uczuć, nie tylko ze strony protestantów, którzy uważali, że to jest dzieło diabelskie, ale w samym kościele katolickim mieli wielu wrogów. No i tak się stało, że rzeczywiście 2 wieki później zostali skasowani przez Klemensa XIV bullą, która się nazywa Dominus ac Redemptor, czyli Pan i Zbawiciel czy Odkupiciel, gdzie jest mowa o tym, że tak naprawdę jezuici no, byli źródłem niepokoju. Wszędzie, gdzie się pojawiali, to polaryzowali ludzi, kłócili. No i papież, żeby uspokoić trochę atmosferę, no był zmuszony ich skasować. Jednak ta kasata zakonu to była bardzo szczególna, bo był to tak zwane breve, czyli taki dokument, którego wprowadzenie w życie było uzależnione od decyzji króla. No, żyjemy w epoce już po wojnach religijnych i tej zasadzie w pokoju westfalskim cuius regio, eius religio, czyli kto jest królem, księciem, ten decyduje o religii, więc papież jakby zostawił kwestię tutaj otwartą, jak królowie chcą i rzeczywiście uznają, bo to były naciski, zwłaszcza dworu Bourbonów, Habsburgów, więc przeważnie dworów katolickich, żeby tych jezuitów jednak rozwiązać. Niektórzy mówią, że tak naprawdę główny powód był taki, że jezuici byli bardzo bogaci i ich majątek kusił różnych możnych tego świata, i to jest prawda. No, na przykład w Polsce niewątpliwie tak było, że jezuicki majątek został przejęty przez króla po prostu, który to przekazał potem na Komisję Edukacji Narodowej. Ale o tym będzie za chwilę. W każdym razie wspominam o tym, że stało się coś paradoksalnego, że zakon, który tak dobrze służył, tak bardzo się zasłużył, został nie tylko, że skasowany, ale to zostało przedstawione jako wola Boga, że Bóg tak chce. No i wszyscy władcy katolicy chętnie, mówiąc brzydko, łapę na majątku jezuickim położyli, ich albo wypędzając z kraju, albo po prostu sprowadzając do stanu świeckiego, czyli po prostu zwalniając ich ze ślubów zakonnych, kapłańskich itd. Z dwoma wyjątkami. To jest bardzo ciekawe, kto nie skasował jezuitów. Otóż ta urocza pani to jest Katarzyna Caryca Wielka. Otóż z historii wiemy, że kasata jezuitów miała miejsce rok po pierwszym rozbiorze Polski. A w pierwszym rozbiorze polskim dość znaczna część wschodnich obszarów Polski znalazła się pod panowaniem właśnie Katarzyny Carycy Rosji. Jakichś przynajmniej 200 jezuitów stało się automatycznie jej poddanymi. I ona uznała, że skoro już ma takich wykształconych nauczycieli, sprawnych, pamiętamy o Wilnie, pamiętamy o innych kolegiach w Dorpacie, no, naprawdę we wschodniej
Polsce było tych kolegiów kilkanaście, i po co ich rozwiązywać? Niech pracują dalej. I rzeczywiście jezuici tutaj mają kartę, której się trochę wstydzą. Mianowicie zaczęli pisać peany na cześć Katarzyny, że ich uratowała. I odwzajemnili się naprawdę wierną służbą Katarzynie. Przyjmowali studentów w większości prawosławnych, w ogóle nikogo nie przemuszali, no nie byli idiotami, żeby przechodzili na język, na katolicyzm, tylko wychowywali elitę, naprawdę są studia na ten temat, elitę kulturalną Rosji przez te kilkadziesiąt lat, w których pracowali, bo ta sielanka między dworem Rosji prawosławnej i jezuitami skończyła się w 1820 roku, ale o tym za chwilę. Drugim królem, który zatrzymał jezuitów u siebie, był nie kto inny jak Fryderyk Wielki, król pruski, który również uszczknął coś po pierwszym rozbiorze i doszedł do wniosku, że, tak jak Katarzyna, że przechowa tych jezuitów, że mu się na coś przydadzą. I rzeczywiście jezuici wiernie służyli, dopóki znowu nie doszło do konfliktu między królem i jezuitami, ale to jest inna historia. Chodzi mi tylko o ten moment kasaty, która była niekompletna właśnie dzięki prawosławnej carycy i protestanckiemu królowi jezuici zostali zachowani, no i znakomicie się sprawdzili tam. Po prostu funkcjonowali właśnie w tych dwóch, wydawałoby się, wrogich katolicyzmowi państwach. I jako przykład, jak bardzo to promieniowało, jak to zachowanie jezuitów nawet przez te kilkadziesiąt lat się opłacało, to jest właśnie monografia Ireny Kadulskiej, znakomitej badaczki tego okresu z Gdańska, poświęconej Akademii Połockiej. Właśnie tam w Połocku powstała Akademia na prawach właśnie caratu. No i tam jezuici przez kilkadziesiąt lat kształcili, jak wspomniałem, elitę rosyjską i promieniowała ta akademia kulturą zachodnią na całą Rosję. I to jest bardzo ciekawy moment właśnie takiego nieoczywistego zbiegu okoliczności, że coś, co wydawało się nieszczęściem, jak kasata, nagle zaowocowała taką wymianą kulturową w kraju prawosławnym. Potem, jak wspomniałem, ta historia skończy się w 1820 roku, kiedy wnuk bodajże carycy Aleksander wyrzuca jezuitów, ale już wtedy, dzięki temu, że przechowali się, zmienił się papież, zmieniły się nastroje w Watykanie, jezuici zostali reaktywowani w 1814 roku. I ci jezuici wyrzuceni z Rosji, z Białorusi dzisiaj, dość szybko zasilili ośrodki akademickie w Stanach Zjednoczonych. Wielu polskich jezuitów, taki ojciec Dzierożyński, którego Amerykanie nazywali Father Zero, bo oczywiście Dzierożyński to było dla nich za trudne do wymówienia, był jednym z założycieli wielu ważnych uniwersytetów, jak Georgetown, Fordham, to są dzisiaj, do dzisiaj istniejące uniwersytety jezuickie w Stanach Zjednoczonych i właśnie dzięki tym zmianom, że tak powiem, łaski pańskiej, znaleźli się w Stanach Zjednoczonych i tam swój wkład w rozwój szkolnictwa akademickiego, katolickiego mieli. Więc ta pierwsza pięcioczęściowa pogadanka na temat jezuitów jest oczywiście maleńkim fragmentem niezwykle bogatej historii, zmiennej historii, dramatycznej, ale sądzę ciekawej, warto ją poznać, choćby po to, żeby nie utożsamiać katolicyzmu z jakąś jedną tylko formą, tylko się okazuje, że na różne sposoby można być jezuitą, na różne sposoby można być katolikiem i w tym sensie historia jest magistra vitae, czyli jest nauczycielką życia i myślę, że warto się temu przyglądać, dziwić, ale też czasem się uśmiechnąć, jak to historia potrafi płatać figle tym, którym się wydaje, że w pełni nad wszystkim panują.